Tomasz Bonin. 37 walk, 36 zwycięstw, tylko jedna przegrana. Wspominali goście w studio. Przegrana przez TKO w 9 rundzie w Londynie z Odleyem Harrisonem, mistrzem olimpijskim z Sydney. W kontrowersyjnych okolicznościach nie przegrywał tej walki na punkty. Bonin walczył wspaniale na zawodowych rynkach od lutego 2001 roku. No, wcześniej była bogata kariera amatorska. 168 walk, tylko 26 przegranych. Był mistrzem Polski juniorów, młodzieżowców, seniorów w 1999 roku. Startował w Houston na Mistrzostwach Świata. Przegrał tam po równej walce z Samilsanem, późniejszym mistrzem świata. No także jest to dla niego świetna rekomendacja. Twarda walka z Samilsanem. Twarda walka, chociaż przegrana, z Odleyem Harrisonem. No, zawodnik może nieefektowny, ale naprawdę solidny bokser. No i ciekawostka, zaczął trenować boksy, bo spóźnił się na pociąg, nie miał co robić i żeby skrócić oczekiwanie, poszedł obejrzeć trening bokserów Wisły Tczew. No i gdy stał pod ścianą, zauważył go trener Marian Szczodrowski, zaproponował, żeby się przebrał, wszedł do ringu. Po nim wszedł, no i został w nim do dzisiaj, ma już 33 lata. No i zobaczymy, jak się spisze.